syrena wzywa ich. W drogę rusza każdy z nich. Gdy coś złego zdarzy się, wołaj ich, a znajdą cię. Strażak sam pędzi tam, wraz z drużyną swą. Strażak sam pomoże nam, wraz z drużyną swą. Opanują to w mig, bo dzielni są tak jak nikt. Strażak sam. Poszukiwacze z kamielin. Kopcie dalej, kadeci! Profesor Pickles powiedział, że tutaj na pewno zdobędziecie odznakę dinozaura. To jest amonit. To też jest amonit. Amonit, amonit. No to są same amonity. Amo co? Z kamieliny głowonogów, Normanie. Zresztą mam ich już mnóstwo. To chyba wygląda ciekawie. O tak, interesujące. Wow! Rzeczywiście nadzwyczajne odkrycie. Co to jest? Czekajcie, jestem prawie pewien, że to kość śródstopia diplodoka. Że to niby jakaś stopa? Kość śródstopia, ta część tu. Przecież wiem. Zaraz spytam mamy i taty, czy mam rację. Oboje są paleontologami, a to znaczy, że... Znają się na dinozaurach! Już kiedyś o tym wspominałeś, Peter. Ale skoro to jest kość śródstopia, to cały dinozaur musiał być ogromny! Diplodok był większy niż 3 autobusy Trevora razem. Wow, ale olbrzym! Moi rodzice napisali, że mam rację i że to super odkrycie! Wszyscy zasłużyli na odznaki! Tak! Nie musicie dziękować. Co tam, kadeci? Czemu tak krzyczycie? Cześć, Garrett! Znaleźliśmy kość śródstopia diplodoka. Hej! Gdzie ona jest? Maluch! Zwiewa z moją kością! Zatrzymajcie go! W porządku, Elvis? Straciłem ją. Szczęśliwa skarpeta zniknęła. Dałem skarpety na grzejnik, żeby wyschły i sam zobacz. Jest tylko jedna, drugiej nigdzie nie ma. I to właśnie ta była szczęśliwsza. Czy to jest ta szczęśliwa skarpeta? O, dziękuję, Penny. Zgadza się. Jak ja ci się teraz odwdzięczę. Nie ma o czym mówić. Nonsens. Zaraz ci zaparzę nową herbatę. Aromatyczną i to z ekstra cukrem. Ale... Chociaż tyle mogę zrobić. Po co ją w ogóle zabrał? To nie jest prawdziwa kość. To skamielina. Cóż, wystarczy, że wygląda jak kość. Pewnie chce ją zakopać. Nie! Zatrzymajcie się! Nie podchodźcie, kadeci. To głęboki wąwóz. No chodź, dobry piesek, zostaw kość. Nic z tego nie będzie. Zobacz, co tu dla ciebie mam. Chodź, mały. Nie! Cofnij się, Garrett i ja się tym zajmiemy. Że co? O, dobrze. To może się udać, ale lepiej się śpieszmy. Jeśli kość spadnie niżej, to już jej nie znajdziemy. O nie! Zróbcie coś szybko! Elvis, co ty robisz? Znalazłaś moją skarpetę. Jestem twoim dłużnikiem. Usiądź sobie i odpocznij. O nie! Zostaw węże mnie! Ojej, wybacz, Penny. O, czekaj, pomogę ci wstać. Dzięki, Elvis. O, i o to chodzi. Odpocznij sobie. Jak bardzo się cieszysz, że znalazłaś tę skarpetkę? Prawie! Prawie! Musicie się wychylić! Trzeba odzyskać tę kość! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Moja skamielina! Jesteście cali?
Nic nam nie jest! Potrzebujemy pomocy! Wezwę służby ratownicze! Trevor i Gareth wpadli do wąwozu, kiedy próbowali wyciągnąć kość Diplodoka. Trevor i Gareth wpadli do wąwozu, próbując wyciągnąć kość kość dinozaura. Krystyno, będzie potrzebny Fire Swift. Już do was lecę. Jak się cieszę, że jesteś! Trzymajcie się! Zaraz! Dzięki, Elvis! Prawie bym spadła! To chyba jesteśmy kwita! Jasne, Penny. Zdaje się, że tak. Krystyno! Potrzebujemy dwóch podwójnych uprzęży! Przyjęłam sam! Już się robi! Tylko spokojnie. Jesteście w dobrych rękach. Bardzo wam dziękujemy za pomoc i naprawdę jest nam przykro. Tak. Nie powinniśmy się wychylać poza krawędź klifu. W pobliżu klifu zawsze należy zachować ostrożność i absolutnie nie wolno się wychylać. Masz rację, Sam. Na szczęście wszyscy są bezpieczni. I ja też przepraszam. Gdyby nie moja obsesja na punkcie kości, nic by się nie stało. Aha, tutaj jesteście. Peter, rozmawiałem z twoimi rodzicami. Podobno dokonałeś jakiegoś niezwykłego odkrycia. Znalazł kość śródstopia jakiegoś dużego dinozaura. Zdaje się, że mowa o kości Diplodoka. Cóż, to prawda, profesorze Pickles. Ale ją zgubiliśmy. Czyżby, Peter? Trevor! To cudownie! Tak, to doprawdy cudownie. Trzeba zabezpieczyć teren wykopalisk i znaleźć resztę tego wspaniałego okazu. To niesamowite, że wypatrzyłeś tę skamielinę. Mama i tata będą z ciebie bardzo dumni. Dzięki. Mam tylko nadzieję, że uda się znaleźć resztę szkieletu. Wszystko w swoim czasie, Peter. Trzeba działać wolno i ostrożnie. Hej, kadeci! Wspaniale, wszyscy jesteście! Przyniosłem dla was odznaki dinozaura. Proszę bardzo, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. I jedna dla mnie, za uratowanie cennej skamieliny. Zaraz, zaraz! Gdzie podziała się ta skamielina? Wydaje mi się, że znalazłam zgubę. O, dziękuję, Penny. Powiedz, jak mogę ci się odwdzięczyć? O, to łatwe, profesorze. Penny lubi relaks przy kubku herbaty. Opracowanie i